No, witam Państwa bardzo serdecznie w grze The Binding of Isaac Afterbirth. Tak, jest to dosyć bardzo ciekawa gra w sumie. Grałem sobie w nią trochę tam od już jakiegoś czasu. Najpierw grałem sobie trochę w Afterbirtha, ale jednak bardziej zainspirowała mnie do nagrywania Afterbirth. W sumie ma więcej ogólnie opcji, ma więcej rzeczy, dlatego też sobie w nią zagramy. Pozwólcie, że sobie ściszę trochę dźwięk. O, teraz jest idealnie. No i jak tutaj już widzicie, troszkę się sobie rozegrałem w tą grę, ale spokojnie. Wiecie, co nawet zrobię? Usunę to. A, usunę, co mi szkodzi. Czy jest, czy tak? Tak, na pewno. Dobra, także no, mamy trzy wolne światy, no i zacznę sobie od tego. Dobra, co my mamy? Mamy pięć tutaj dowolnych opcji, Never Run, Continue, Challenges, Stacji, Option. Okradę sobie może jakieś opcje, jest jakieś ciekawe. Gamma, na najwyższym poziomie. Gamma jest bardzo ważna w tej grze, ponieważ niektóre poziomy są bardzo ciemne, dlatego też z tego powodu, że YouTube troszkę przyciemnia filmiki, powinno być to na maksymalnym poziomie. No i to mamy, więc jest spoko. Tutaj mamy HUD. Dobra. No to co? Never Run. Kogo mamy dostępnego? Mamy dostępnego Isaaca. No i wiecie, zagramy sobie Isaaciem. Tak, myślę, że Isaaciem sobie zagramy. Okej. Wybierzemy sobie może normal, bo dlaczego nie? Nie umiem w to grać, jestem totalną lamą, więc dlaczego nie? Dobra, jesteśmy na basemencie. I mamy Cricket's Head. Bardzo dobrze. Troszkę znam tej temy, także no nie musicie się obawiać trochę mojej tej niewiedzy, więc nie musicie się martwić. Tutaj mamy Ceremonial Ropes. Jest to dosyć fajny item, który daje nam lekko damage upa i 3 czarne serduszka. Także mamy start wyborny. Mamy 2 damage upy, które nam pozwolą doszczętnie gromić przeciwników. No i już to możemy zobaczyć już na pierwszym pokoju, gdzie mieliśmy pajączkę i muchy. Tutaj oczywiście mamy gówno, no ale w dupie to. Zabawne. Mały ten w sumie basement. Ale to może odblokujemy sobie wraz z rozgrywką. Dobra, mamy już pokoje zrobione. Do sklepu nie idę, ponieważ pieniążków nie mam, dlatego idziemy na pierwszego bossa, który jest Duke of Flies. Duke of Flies charakteryzuje się tym, że wypuszcza muszki, ale w sumie jest dosyć niegroźny. Taki jeden z mniej groźnych bossów w tej grze. Chociaż przyznam wam, że bez tych damage upów moglibyśmy być totalnie w dupie. Dobra, mamy Binkiego, który nam daje jedno serduszko. No i powiem wam, że to jest bardzo porządny start. Mamy tutaj Tears Upy, czyli szybkostrzelność. Jak to wyglądają nasze statystyki? Mamy damage upa na 5 poziomie. Powiem wam, że na start nie mogliśmy sobie nie mogło być lepszego startu po prostu, tyle wam powiem. Dobra, Burning Basement. Burning Basement charakteryzuje się tym, że jest dosyć trudniejszy od normalnego, ale z naszymi obrażeniami myślę, że poradzimy sobie z nim bez większych problemów. Po czym musiałem oberwać od razu. Ale spokojnie, spokojnie. Niczym się nie martwimy. Mamy Death. Nie wiem dokładnie, co robi Death, ale spróbuję za chwilę to ogarnąć. Tutaj jakieś przeciwniki, weźcie się, ogarnijcie. Dobra, i mamy Treasure Room. To się chyba nazywa Treasure Room. W Treasure Roomie mamy D5, który nie wiem, co robi, ale przydałby się nam używany item, więc po prostu go zabiorę. Wiecie, nie chcę tracić serduszek, dlatego skorzystam sobie z bomby. D10, aha. I to losuje nam przeciwników. Myślę, że to jest dosyć fajna kostka. Aha. Tutaj mamy kamień z X-em, który by nam dał nam lepsze rzeczy. No cóż. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co się zastanawiać. Mam nadzieję tylko, że zdobędziemy bombę. A, no i jak będziemy mieli jakichś trudnych przeciwników, to oczywiście naciskamy sobie spację i tyle. Dobra, mamy kluczęsa, mamy kluczęsa. Z kluczęsem nie wiem, co zrobimy. Kurde, źle. Czekajcie. O, nie, nic nam to nie dało. Kurde, straciliśmy sporo, a nie zyskaliśmy nic. No cóż, bywa. Dobra, tutaj muszka taka prowizoryczna. Bomba? Bomba! Dobra, git. Teraz to możemy tylko imprezować, dobra. Także rozwalamy sobie... wiecie, mam ciche wrażenie, że tu może być Secret Room.
ale nie było, albo prawdopodobnie ja położyłem tę źle bombę, bo chciałem postawić tak, żeby i zniszczyła kamień z X-em i żeby nam pokazała, czy jest ten właśnie Secret Room, ale najwidoczniej nie ma. Więc spokojnie, spokojnie, lecimy dalej. Lecimy teraz sobie na drugiego bossa. Mam nadzieję, że jakiś łatwy. Monstro. O, Monstro to jest, powiem wam, że to jest taki boss, który jest jakby najbardziej rozpoznawalną postacią w tej grze, ponieważ to jest taki, wiecie, początkowy boss, on był tam w The Binding of Isaac 1. Weźmiemy sobie tego Brother Bobby, ponieważ chcę sobie zablokować możliwość właśnie tych Devil Roomów. Z Devil Roomami jest tak, że mamy jakiś tam procent na nich. Akurat w drugim pokoju mamy 100% na Devil Room, chyba że stracimy obrażenia. I tutaj jakby... Czekajcie. A to! Tego się nie spodziewali! Dobra. No i to jakby nam blokuje możliwość item rooma. Jak stracimy serduszko w drugim basemencie, to wtedy nie spotkamy po prostu Devil Rooma. Trochę to zapętliłem, ponieważ mieszałem przeciwników. Ale to mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Dobra. Okej, okay, zmiksowało nam dosyć fajnych przeciwników. Nie będziemy musieli z nimi tyle walczyć niż z tymi kupami, które nas szarżują i możemy stracić zdrowie. Kto tu jeszcze jest? Tutaj jest odbytnik lędźwiowaty, więc załatwimy tego odbytnika i lecimy do Treasure Room, który ma... piarda dla nas. Bardzo się cieszę. Nie ma tak jak dobry piard. Dobra, lecimy w bok. I tu oczywiście nie mamy nic, bo jak żeby inaczej. Musimy się zawrócić i pójść sobie tam. Także lecimy, lecimy. Myk. Pierwszy pokój. Myk. Drugi pokój. Dobra. I teraz przeciwnicy. Czy mogę ciebie wymieszać? Nie, nie mogę ciebie wymieszać. Troszkę szkoda. Ale jesteś dosyć łatwy, więc nie powinno być z tobą dosyć większych problemów. W ogóle ten Bomberman... Kurde! Ten Bomberman przypomina mi... była kiedyś taka gra Bomberman, to nie wiem, starsi gracze tylko mniej więcej ogarniają. I polegała na tym, że chodziło się właśnie tak... po takich ścianach, nie wiem jak to nazwać, i rozwalało się ściany i trzeba było pokonać tego drugiego Bombermana. Nie wiem, może kiedyś nagram dla Deki. W sumie, dlaczego by nie? Nie, co mi szkodzi? Dobra, tutaj nie było jakichś strasznych przeciwników, lecimy dalej. Jeszcze bym sobie odwiedził ten Curse Room, czyli ten z czerwonym znaczkiem na mapie. Ale to tam nie wiem. Dobra, nie lubię dosyć tych przeciwników, chociaż oni są dosyć... Najadłem się Ojejku! No, było blisko, ale mi się udało. No cóż, umiejętności wrodzone. W sumie nie za wiele chyba życia straciłem w tym odcinku. Jak na razie jest spoko. Dobra. Bardzo nie lubię tego bossa. Mogę cię? Nie mogę cię. O. Dostałem po dupie, ale cóż, bywa. O, ta faza jest jego bardzo groźna, ale myślę, że jest ten boss do wyuczenia. Dobra, pyk, pyk, pyk. I nam się udało. Nie trafiliśmy do Devil Rooma, ponieważ mieliśmy go na tamtym piętrze, ale ten item jest też dosyć dobry. To znaczy, ja go lubię. Co drugi strzał mamy wzmocnione autoataki, więc myślę, że jest to dosyć w porządku. Dobra, co ten pokój ma jeszcze dla nas do zaoferowania? Aha, nie, spoko, spoko. Bardzo się cieszę, że nam przeciwników tych grubasów zmieniono nam na grubasy. Okej. Okay. Dobra, bombka, jakbyśmy nie mieli ich za dużo. No i lecimy na kolejne piętro, nie ma co się sprzeczać. To już chyba będzie czwarte. Co to tam, Isaac, masz w swoim dymku? O, mama. A jakiś duch. Zapewne tak zwany The Lost. Taka postać będzie później do odblokowania. Jeszcze w sumie jej nigdy nie odblokowałem, bo nie wiem jak. Także będę się dowiadywał wszystkiego razem z wami. Ale to wiecie, jakby się czerpie większą frajdę z gry, jeżeli odkrywa się coś razem z oglądającymi. Także jest to dosyć spoko. Dobra, ich łatwo dosyć pokonaliśmy, ale tracimy kolejne serduszko z byle jakiego powodu. No ale cóż, oho, nie lubię tych przeciwników. Jeszcze na tym pokoju, gdzie mamy kolce dookoła. Myk. Pięknie.
Dobra. No i do góry. No, także no, jeżeli spodobała wam się seria za Izaka, to oczywiście możecie napisać, bo ja w tą grę lubię sobie pograć od czasu do czasu, ponieważ ona sprawia mi frajdę i jak się wkurzę na przykład w takim lolu, który dosyć mocno mnie denerwuje, nie lubię tego itemu. No i jeżeli wam się właśnie podoba, to tam napiszcie, bo co ja mówię, że właśnie taki lol potrafi mnie często zdenerwować, więc gram sobie na przykład takiego Izaka, który jest taką grą zręcznościową, ale bardzo satysfakcjonującą, wiecie? I na przykład jak przegramy, no to jest taki coś w pewnego rodzaju, znowu się nie udało, ale chce się grać więcej. I właśnie to tak ta gra potrafi mnie wyluzować, także jeżeli was też wyluzowuje, to napiszcie mi, ja tam z chęcią sobie w nią pogram. Dobra, tutaj łepek Justice. Okej. Okay. Karta Justice daje nam to, że dostajemy jakieś itemy losowe, takie pomagające nam w rozgrywce. Dobra. Kolejna bomba. Okej, idziemy tak na prosto. O nie, bardzo nie lubię tego pokoju w sumie. Panie! Dobra, niebezpiecznie było. Ej, wiecie? Ja nie wiedziałem, że tą kostką można zrelorować... O Boże. Zrerolować przeciwników. Nie wiem, czy to dobrze mówię. Ale chodzi o to, że... nie wiem, czy można zrerolować tych przeciwników skalnych, którzy są niezniszczalni. No ale cóż, najwidoczniej można. No bardzo się cieszę. Dobra, dajcie mi jakiś inny przeciwnik, ponieważ nie lubię tych głupich małp. Bardzo dużo jest tutaj itemów na bokach, niestety nie mam jak się do nich dostać. Co to jest? Minecrafter. W Minecrafta będziemy grać. No, powiem wam, że się cieszę niesamowicie. Okej, to daję tam takie beczki, ale myślę, że zostaniemy przy D5, bo to nam dosyć pomaga. Dobra, pójdziemy sobie do sklepu, żeby wam pokazać, jak to wygląda. I nie mamy co kupić, więc doładujemy sobie Donation Machine. Dobra, super. I wiecie, nie mamy już mniej więcej gdzie podróżować, dlatego ruszymy teraz na bossa, zbierzemy tą kartę, no i lecimy. O, widzicie? To cholery, one się pojawiają. No cóż. Najwidoczniej tak jest. Okej, to jest Gerdy. Chyba tak się nazywa, nie wiem do końca. Myślę, że damy sobie radę z łatwością jego pokonać, ponieważ on nie ma bardziej zaawansowanych ataków, ale ma to do siebie, że ma dosyć dużo życia. No, fajnie. Okej. Już musiałem stracić życie, żeby wam oczywiście pokazać, że jaki on jest łatwy. Dobra. Co teraz mamy? Little Chubby. Okej, spoko. Jack Crow. Nie wiem, co to daje, ale to jest dosyć fajne. Paperclip. To jest takie dziecko Brimstone, a w sumie wam pokażę, nie szkodzi mi to. Będę miał 3 życia na kolejnym piętrze. No właśnie, to wypuszcza taki śmieszny strumień czerwonego... W sumie zawsze się zastanawiałem, co to jest. Brimstone, jakaś lawa, nie wiem, może krew. W sumie to by było dosyć ten... z sensem. No patrzcie. No cóż, no, żyga krwią. No cóż, jak ktoś w realu żyga krwią, to nie jest najlepiej, ale tutaj najwidoczniej dosyć się to sprawdza w walce z przeciwnikami, których spotykamy w naszej piwnicy pod domem. W ogóle to jest takie śmieszne, że ten Isaac sobie wskakuje do tej piwnicy pod domem i że one mają tyle pięter. Widzicie, jeżeli macie jakieś piwnice w domu, to pamiętajcie, lepiej tam nie wskakujcie, na pewno. Ja to wam stanowczo odradzam. Oho. Nie lubię. Nawet coś zaśpiewałem ze swojego repertuaru. Pretty Fly. Bardzo lubię tego aktora. To znaczy tego gościa, który dubbinguje na przykład, jeżeli jakąś tabletkę sobie zjemy albo coś. Dobra. Myk. I myk. No i wyczyszczone, dobra. Mamy kluczęsa, który nam się przyda. Nie lubię tych przeciwników.
Dobra, co? Nie lubię kostków. Nie lubię kostków. W ogóle nie lubię żadnych potworów. Chociaż gra by nie miała sensu, jeżeli by nie było w ogóle żadnych przeciwników. No, to w sumie też trzeba wziąć pod uwagę. Okej. Myślałem, że nam jakiś ciekawy secret room wypadnie, ale nie wypadł, także lecimy dalej. Aha, nie mam tu nic. Musimy się lekko cofnąć. Spoko, nie będzie z tym większych problemów. Aha, tu jest już boss room. No i ja zanim pójdę do tego boss roomu, muszę znaleźć treasure room. Treasure room to są te, wiecie, te złote pokoje, które nam dają jakiś item ulepszający nasze zdolności tajemnicze. To jest śmieszne dosyć, że Isaac, czyli ta postać, którą sterujemy, ona strzela swoimi łzami. Okej. Okay. Dry Baby. Podejrzewam, jak to... Okej. Okay. Podejrzewam, jak działa ten item. Dobra. Znowu doładujemy sobie Donation Machine. Tabletek nie zamierzam kupować, ponieważ one są takie 50-50 i nie do końca wiemy, co wylosujemy. Dobra, dev sobie zostawię, no i chyba możemy już lecieć do boss roomu. Jeszcze dalej mnie trochę trzepie po tej chorobie, wiecie? Ale to tam wiecie. Dobra, myk. I boss. Monstro 2. Monstro 2 ma to do siebie, że jest... dosyć... silnym przeciwnikiem. Chyba, że się wie, jak na niego grać. Czekajcie, czy ja mogę tego użyć? Mogę tego użyć, no patrzcie. Nie wiem, co to nam dało, ale coś na pewno, coś na pewno. Okej, chyba oślepłeś, chociaż ty w ogóle nie masz oczu. Gdzie są twoje oczy, monstro? Okej, mamy kolejnego Devil Rooma. Okej. Wiecie, to jest dosyć śmieszny Devil Room, ponieważ... tak stracimy w nim życie, bo ja nie umiem chodzić między kolcami. O, pięknie! Odblokowaliśmy sobie nowego bohatera, którym jest Azazel. Tego nie biorę, bo mi się życie skończy. Azazel, zobaczycie, jaka to jest postać. Bardzo ciekawa, bardzo fajna na dla osób początkujących, takich jak ja właśnie. Ponieważ ona ma dosyć ciekawą mechanikę, ponieważ żyga sobie takim, wiecie, dużym promieniem. Tyle, że ten promień jest o tyle fajny, że zadaje właśnie niesamowite obrażenia. Wiecie, musimy znaleźć życie. Naprawdę musimy znaleźć życie. Także będziemy się włóczyć po wszystkich te secret roomach, żeby tylko odnaleźć życie, bo teraz będziemy walczyć z mamą, a ona nam potrafi bardzo dużo zadać. Także myk. Atos! Nie! Ej, wylosowałem sobie gorszych przeciwników. Trudniejszych. No niestety, czasem to tak działa, ale to tam wiecie. Dobra, myk. Okej, tutaj są pociągi. Ja lubię pociągi. To są... Nie wiem sobie, co to jest. Jakieś splecione mózgi ze sobą, z jakimś... Nie wiem. nie będę się nad tym główkował. Dobra, myk, treasure room. Nie jest to dla mnie zbyt ciekawy item, dlatego wolę sobie go przemieszać. To też nie jest dobre. Wiecie, będę sobie tak losował, aż w końcu będzie coś ciekawego. Wolałbym jakiś defensywny item, który nam da po prostu życie. Ank. To nawet nie wiem, co to jest. To jest infamy, redukuje nasze obrażenia, ale nie jest to najlepszy item. Wirus. No serio, będę musiał wszystkie bomby stracić? Minimash. Nie. Cztery bomby. Trzy bomby. Dwie. O! Nie. Tak! Nie. Tak. Nie. Myślałem, że to tak fajnie zadziała i będziemy mogli sobie dalej... Ale w sumie wiecie, 99 bomb jest naprawdę spoko. Może to nie jest defensywny item, ale jeżeli dobrze to wykorzystamy, to naprawdę będziemy silni.
Ponieważ bomby można wykorzystywać jako atak, na przykład. Dobra, do sklepu sobie nie pójdziemy, ponieważ kluczensów nie mamy. Co my mamy na mapie? Wolę pójść na dół. Nie wiem, nie. O nie. Wy nie będziecie sobie ze mnie żartować. Już kiedyś na was padłem. Dobra, tyk. Ten brimstone bardzo ładnie czyści pomieszczenia, dlatego go wybrałem. Pójdziemy sobie, zobaczymy co jest tu. Nic tu ciekawego nie ma, ponieważ klucze nie mamy, więc i tak nie otworzymy tej skrzynki. Więc musimy niestety pójść do... przejść przez to... Okej, udało się. Zamiana przeciwników. Oho! O! Boże! Co to jest? Że ja nie znam niektórych przeciwników, nie? Co to jest? Paperclip. Nie wiem jak działa paperclip. Ale chyba myślę, że to jest coś fajnego. Wiecie, chyba sobie zostawię speed goata, ponieważ nie wiem, czy to się tak nazywa, ale po prostu daje nam speed, czyli jakby widoczną umiejętność, która jest dosyć istotna, jeżeli mamy pokonać matkę bez otrzymania obrażeń. Mamy klucz. Mamy klucz i z tym kluczem możemy już... Wiecie? Czekajcie, jeszcze coś zobaczę. Z tego powodu, że mamy tu tak dużo bomb, to zobaczę, czy jest tu jakiś ciekawy... O, jest! Aha, fajnie, dziękuję bardzo. Bardzo mi się przyda. Dobra, idziemy. Okej, nie trać życia, nie straciłeś, bardzo się cieszę. Pójdziemy do sklepu. Grid jest takim śmiesznym ziomeczkiem, który ma taką historię, że kiedyś sobie wszedł do tego pokoju i po prostu nie miał do jedzenia nic, był w takiej bibliotece i on bardzo dużo czytał. No i tak wyczytał, że bez jedzenia to on za długo nie przeżyje, a jakby śmierć z powodu głodu jest bardzo nieprzyjemna, dlatego wolał się powiesić. No i się powiesił na sznurku, którym ma właśnie na szyi. I z tym sznurkiem właśnie postanowił zabojować świat. Nie, no po prostu taką historię wymyśliłem na poczekaniu. No i on po prostu się powiesił i jakby jest takim czempionem, którego możemy spotkać, ponieważ jego ciało tam zostało i mieści się na kolejnych... Dobra, czekajcie, pozwólcie, że się skupię, ponieważ to jest dosyć niebezpieczne. Ta noga będzie mnie prześladować, wiecie? A, tu będzie, dobrze. Na razie mi się udaje, nie mam za wiele życia, ale mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Dobra, myk. Dobrze. Na razie się udaje. Wiecie, jak ja mam stracić obrażenie, lub jestem tego blisko, to ja zawsze tak podwyższam swoją skalę, barwę głosu, tak no właśnie tak. Jeszcze chwila i jeszcze troszkę. Wytrzymaj, Ajzaczku. Proszę cię. Myk. Isaac. Yes! His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. Yes! I will do as I am told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. No i tak to mniej więcej wyglądało. Widzicie, Isaac ma swoją własną, dosyć ciekawą fabułę, ale głównie rozgrywka jest najważniejsza. Dobra, co my tu mamy? Odblokujemy jakieś challenge, także popatrzymy się. Have a heart, Pride Day, Onion Streak, The Guardian,
Aha, i 4 jeźdźców o ten apokalipsy odblokowaliśmy. No dobra, no to chyba byłoby tyle na ten odcinek. Udało nam się tutaj osiągnąć dosyć sporo. Odblokowaliśmy Azazela, odblokowaliśmy też parę challenge'y. Challenge'ami się zajmę tam... tam później, wiecie. Po prostu się kiedyś zajmę. Także to by było na tyle. Ja dziękuję wam za oglądanie. Jestem Blaze i narka!